Halo, cześć, witajcie. Nietypowo, dlatego że na WOT na PC-cie. Ale dlaczego? No, ja wam chciałem pokazać. WOT na PC-cie 7-letni, a WOT 4-letni na konsoli. I wczoraj odpaliłem specjalnie na tej nowej grafice. No i powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Gdybym miał lepszego kompa i drugiego swojego, to zacząłbym grać chyba na PC-cie. Dlaczego? Jak wiadomo, no, na konsoli są naprawdę wspaniałe operacje, gdzie tam powiedzmy wygraj bitwę, czy tam zrób coś i dostajemy jakieś dwa razy powiedzmy expa i 1000 kredytów. No 1000 to bardzo dużo jest, ale co my mamy tutaj? Misje. Wydarzenia. Tutaj jest bodajże dla danych czołgów jakoś, bo tu można sobie wybierać, zmieniać. Kampania. Nagrody kampanii. Główne nagrody. Odznaka. Wyjątkowy zestaw kamuflaży. Członkini załogi. Wyjątkowy zestaw kamuflaży. Coś tam i w ogóle. Także całkiem co innego. T55, załoga, można go kupić. I powiedzmy sztuk 4, proszę bardzo, zobaczcie. Bądź w swojej drużynie wśród pierwszych 10 graczy pod względem zdobytego doświadczenia i wygrać. Nagroda, warunki główne, 50 tysięcy srebra. Tutaj apteczki, zestawy, gaśnice, 50 tysięcy, wykryj dwa pojazdy, 50 tysięcy, uszkodzenia, zadaj uszkodzenia dwa razy, znowu apteczki, coś tam. Tutaj 75 tysięcy, zadaj 4 razy uszkodzenie pojazdem przeciwnika, przynajmniej tego samego poziomu co twój pojazd. Czołgi średnie. I tu się zbiera części. Jeśli ukończymy dany etap, dostajemy daną część. Silnik, gąsienice, kadłub i z tych części montuje się jakiś tam pojazd, nagrodę. No i bardzo ciekawe i bardzo, bardzo fajne moim zdaniem jest co robić. Przebieg służby, no to jest wiadoma rzecz, badania również. Mamy tutaj tak, bitwa losowa, bitwa rankingowa, bitwa drużynowa, twierdze, bitwy, klikamy. I bitwy są niedostępne. Potyczki. Początek następnych potyczek dzisiaj o 15. Natarcia. Nie ma. Więc już tutaj można w twierdzach coś sobie działać. I bitwa specjalna, jak i bitwa treningowa. Klikałem w to. Aha. I teraz tak, podsumowując. Kampania jest, jakieś misje. Wydarzenia, kampania, różne tam bitwy drużynowe, rankingowe, no treningowe, no to nie bierzmy pod uwagę. Jest tego dosyć sporo, przy tym wygląda to bardzo ładnie. Co jestem zdziwiony, to jeszcze przy takich ustawienia, grafika, szczegóły. Ja mam słabego kompa, kilkuletniego, 4 giga RAMu DDR3, karta Radeona 7771 giga, Athlona 3 rdzeniowego słabego i na takich ustawieniach, jak tutaj są, widzicie, gra chodzi w 50-60 klatkach, czyli naprawdę, jak na stary komp, idzie to bardzo fajnie. Do tego te dźwięki, no dźwięki, no to co tu dużo mówić. Ja wam pokażę tak na szybko, pojadę i zginę, no bo nie będziemy się tutaj rozwodzić nad tym, ale same te dźwięki jeszcze. Kakaowy duszek, o Jezus.
No i zobaczycie przy okazji na takich ustawieniach, no, jak grafika wygląda. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Możecie porównać, zaraz przejdziemy do WOTA konsolowego i porównacie sobie, co jest tu, a co jest tam. I zobaczycie. Ktoś powie, no nie musi grać. No właśnie, właśnie problem w tym, że już 3 tygodnie praktycznie nie gram. Bo nie ma po co tak naprawdę. Oczywiście na myszce już nie potrafię grać. Ten dźwięk. Takie coś mam od wczoraj, nie? Takie zwiechy. Tak jakby. O, lagi, jakby coś. Czołg, czołg. Czołg albo się kręci, albo. Te pingi skaczą. Jadę na zginięcie, tam wiecie. O! O! Ale zajebisty dźwięk. Jak mi przydzwoniło. Dziękuję. No i przejdźmy do WOTA konsolowego.